a z nami po sparingu Stali Mielec ze Stalą Rzeszów Krystian Göttinger, kapitan Stali Mielec. Krystianie, jak byś dzisiaj ocenił te swoje 45 minut? Pozytywnie mimo wszystko, bo zagraliśmy gdzieś tam na zero z tyłu w pierwszej połowie, strzeliliśmy też dwie bramki. Myślę, że parę fajnych akcji ofensywnych było w naszym wykonaniu. Oczywiście jak zawsze będą się gdzieś tam nie wystrzegliśmy, to jest normalne. Mamy nowy zespół, nie chcę się, że tak powiem, tłumaczyć tym, no ale wiadomo, jeśli przychodzi sporo chłopaków, no to oni na pewno potrzebują czasu. Nie mamy go za wiele, ale musimy się jak najszybciej gdzieś tam na tym boisku zżyć, że tak powiem, być w kompakcie fajnie i nasza rola gdzieś tam starszych zawodników, by tym chłopakom po prostu w tym wszystkim pomóc. Ale ze sparingu na sparing widać, że to zgranie zespołu jest coraz lepsze. Tutaj jako przykład dam zgranie Piotrka Wlazu z Michałem Trąbką. Naprawdę dziś w pierwszej połowie to fajnie wyglądało. Tak, no tak jak ci powiedziałem, na pewno czas będzie działał na naszą korzyść. Liga rusza za tydzień, ale mówię, no my musimy się jak najszybciej przygotować, tym chłopakom pomóc, żeby po prostu wszyscy z nas w Mielcu byli zadowoleni jako kibice, zarząd, a my też, żebyśmy się cieszyli tą grą na boisku. Miałeś jedną dobrą sytuację w dzisiejszym spotkaniu w pierwszej połowie. Fajnie tutaj sobie poradziłeś z Penią na prawej obronie. Minąłeś go, ten wślizgiem poleciał dalej na murawie. Czemu tam nie oddałeś strzału, tylko jeszcze próbowałeś podać? Czemu nie oddałem? No tak jak mówisz, gdzieś tam dobrze zaciąłem obrońcę przeciwnika. Piłka nie była chyba na tyle jeszcze przygotowana, żeby gdzieś tam oddać strzał, stąd zwlekałem. Później już dostrzegłem Łukasza Wolsztyńskiego, któremu chciałem oddać piłkę, by uderzył do pustej bramki. Obrońcy zdążyli wrócić i się nie udało. Fajne, że do takiej sytuacji dochodzimy. Na pewno to jest plus. Oby takich w lidze było jak najwięcej i wierzę, że już wtedy zakończą się bramką. Jak się czujesz po tym okresie przygotowawczym? No i w jakiej jesteś formie? W jakiej jestem formie, to boisko pokażę w lidze, a czuję się dobrze. Okres czterotygodniowy, myślę, że ten też jest z nas zadowolony. Wykonaliśmy swoją pracę, praktycznie w zdrowiu wszyscy. Ominęliśmy urazy, kontuzje, także to też na pewno cieszy. No i tyle, no, czekamy na ten pierwszy mecz. No właśnie, pierwszy mecz już za tydzień. Liczycie bardzo chyba na wsparcie z trybun kibiców. Jak co mecz domowy, na pewno fajnie gdzieś tam zaczynamy dwoma meczami u siebie. Co mam powiedzieć, będziemy chcieli je wygrać, to jest normalne. Na pewno będziemy gdzieś tam pewną niewiadomą dla wielu drużyn, bo nie będą wiedzieć, czego się po nas spodziewać. Myślę, że to może być pewien tam plus dla nas. My też to będziemy chcieli wykorzystać. Mamy jeszcze ten tydzień bezpośrednich przygotowań. Na pewno poświęcimy go gdzieś tam na aspekty taktyczne, techniczno-taktyczne, żeby tym chłopakom po prostu pomóc, żeby też zrozumieć naszą filozofię gry. No i mam nadzieję, że będziemy przygotowani optymalnie. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dzięki bardzo.